I oddzielam głosu pani Halinie. Wysłuchaliście państwo, nie wszyscy, bo już nie wytrzymali, widzę część kondycyjnie tego naszego spotkania, ale chyba raczej się przygotujcie państwo na to, że one wszystkie będą takie, dopóki nie zrobimy porządku w naszym związku i nie poczujemy się naprawdę reprezentantami interesów naszych mieszkańców. Zgłosiłam ten wniosek na początku i państwo potem widzieli dlaczego. Nie argumentowałam dlaczego na początku, chciałam, żeby państwo zobaczyli, jak to wszystko wygląda. Ale nie mogę pozwolić na zakończenie naszego spotkania, dopóki nie wykonam pewnego zobowiązania. Otrzymałam od lokalnej organizacji turystycznej, której gmina miejska Giżycko jest członkiem pismo, z którego muszę państwa zapoznać. Nie chcecie słuchać, to sobie wyjdźcie. Ale musicie zrozumieć państwo. Musicie państwo pamiętać, jak ja skończę, to pan zacznie. Panie szanujmy się wzajemnie, jesteśmy tu wszyscy równoprawni przy tym stole i nie ma tu lepszych ani gorszych. Wszyscy mają ten sam głos i w każdym chwili mogą go zabrać. Także proszę, nie obrażajmy się wzajemnie. Proszę bardzo. Ja chcę przeczytać państwu to pismo, do którego, jak powiedziałam, jestem zobligowana, do jego przedstawienia stanowiska. To jest tylko jedna... 1% może wszystkich uwag, które istnieją do prezesa zarządu i działalności, którą uprawia. Już 2 lata minęły od tak zwanej rewolucji śmieciowej. Na naszym terenie powołano do życia Mazurski Związek, który miał zająć się odpadami w imieniu 12 gmin regionu. Rozumieliśmy ten fakt jako wyraz dbałości o środowisko, a także jako racjonalizację kosztów. Niestety życie pokazało, że w zasadzie żadne z tych założeń nie zostało spełnione. Z naszej perspektywy wygląda to tak, że wzrosły nam koszty odbioru odpadów i przybyło obowiązków biurokratycznych. Do końca czerwca 2013 roku rozliczaliśmy się za faktycznie odebrane śmieci w oparciu o faktury VAT. Po wprowadzeniu nowego systemu płacimy za podstawione pojemniki, które ilość wyliczana jest na podstawie regulaminu i zawartych w nim przeliczników, a te niewiele mają wspólnego z rzeczywistością. Płacimy dużo więcej. W połowie 2013 roku płaciliśmy 40 zł za pojemnik 1100, a MZ wprowadził stawkę 134 zł za ten sam pojemnik. Per saldo opłata wzrosła 4, a nawet czasami 5-krotnie, gdzie w nieruchomościach zamieszkałych tylko 2-krotnie. Rozumieliśmy, że wprowadzone zasady i stawki mogą być obarczone błędami. Wszyscy się tak naprawdę uczyliśmy. Dlatego wykazaliśmy dużą cierpliwość i zrozumienie, licząc na to, że w możliwie szybkim terminie odpowiedzialne osoby wyciągną z tej nauki wnioski. Od początku obowiązywania nowych przepisów wielokrotnie spotykaliśmy się z przewodniczącym MZ, przedstawialiśmy swoje racje, wykazywaliśmy nasze rosnące koszty, apelowaliśmy o zrozumienie. Spotkaliśmy się z burmistrzami, wójtami, członkami MZ. Każde nasze spotkanie branżowe poświęcone było w dużej mierze problemowi śmieci. Niestety odbijaliśmy się od ściany. W międzyczasie podpisany został nowy, 3-letni kontrakt z odbiorcą odpadów. Nam wprowadzono kosmetycznie niskie stawki, niespełna 10%. Zaproponowano nowych, równie absurdalnych, wprowadzenie nowych, równie absurdalnych przeliczników. Nasza cierpliwość i zrozumienie wyczerpały się. Przewodniczący nie chce być rzeczywistym partnerem do rozmowy. Realizuje swój plan zbiurokratyzowania systemu, obciążenia nas wysokimi opłatami. Nie możemy zgodzić się na to i dlatego prosimy panią jako reprezentanta gminy będącej członkiem lokalnej organizacji turystycznej Mazury o poparcie wniosku o odwołanie z funkcji przewodniczącego pana Wojciecha Ogórzki. W naszej ocenie lista błędów, zaniedbań, niedopowodzeń, przekłamań, żeby nie użyć cięższych słów, jest bardzo długa. Wymienimy tylko najistotniejsze. Wybiórcze traktowanie podmiotów. Część przedsiębiorców jest skrupulatnie rozliczana ze zgodności składanej deklaracji z przelicznikami, część składa deklarację według własnego uznania. Przekroczenie uprawnień. Do czasu nowelizacji ustawy w listopadzie 2014 roku zarząd nie miał uprawnień do wydawania decyzji określających wysokość zobowiązania. Przewodniczący zarządu wydał około 30 takich decyzji. 2 zostały w całości uchylone przez
SKO, co potwierdza przekroczenie uprawnień przez prezesa. Przekazywanie nieprawdziwych informacji członkom walnego zgromadzenia. To przypominam o protokole jeszcze komisji rewizyjnej. Przekazywanie nieprawdziwych informacji członkom walnego zgromadzenia. Wielokrotnie proponowaliśmy, by wyprowadzić tak zwane nieruchomości niezamieszkałe z regulaminu, abyśmy rozliczali się jak dawniej według faktycznie odbieranej ilości odpadów. Pan przewodniczący zawsze odpowiadał, że ustawodawca nie przewidział takiej możliwości. Co oczywiście nie jest zgodne z prawdą, a na poparcie tej niezgodności prezentowaliśmy dokumenty z innych gmin w naszym województwie. Pan Ogłuszka przekazał taką informację, że większość przedsiębiorców branży turystycznej z powiatu węgorzewskiego zgadza się na zastosowanie nowych przeliczników ilości odpadów według ilości zużytej wody, podczas gdy sytuacja była odwrotna i pomysł ten nie znalazł akceptacji. Brak reakcji na prośby o dostęp do informacji publicznej. Kilka naszych próśb o przekazanie protokołów, zapisów audio ze spotkań nie doczekało się nawet odpowiedzi, co stanowi ewidentne naruszenie prawa. Złożyliśmy skargę do walnego zgromadzenia MZ-MGO na działania pana Ogłuszki. Skargę badała komisja rewizyjna podczas walnego zgromadzenia w 2015 roku. Pan Ogłuszka zaproponował projekt uchwały na ten temat, w którym w istotny sposób zmienił sformułowania z protokołu komisji rewizyjnej, wywołując tym oburzenie także jej członków. W naszej ocenie była to co najmniej nieuczciwość, choć cisną się na usta mocniejsze słowa. MZMGO zanotował na koniec 2014 roku nadwyżkę finansową w kwocie blisko 4 milionów złotych. Uważamy, że związek nie został powołany do generowania zysków. Śmiało możemy stwierdzić, że ten dodatni wynik finansowy jest wynikiem głównie naszych przewartościowanych opłat. Wszystkim jest nam bliska ochrona środowiska i hasło Czyste Mazury. Taki argument w naszej turystycznej branży jest nie do przecenienia. To jeden z elementów motywujących naszych gości, szczególnie z dużych miast i terenów zanieczyszczonych, do przyjazdów. Na co dzień walczymy, by tych gości było jak najwięcej, także poza sezonem letnim. Nie chcemy tracić czasu na udowadnianie, że nie jesteśmy przysłowiowymi wielbłądami. Chcemy skupić się na prowadzeniu naszej działalności. Nasz region w dużej mierze żyje właśnie z turystyki, nie z gospodarki odpadami komunalnymi. Liczymy na zrozumienie i poparcie. Przekazuję to pismo na ręce pana przewodniczącego.